Cześć! W tym odcinku goszczę kosmicznego składaka od Oppo, czyli Flip N2 Fold. Flip N2 Fold? Fold N2 Flip? Find! Oppo Find N2 Flip to składany smartfon chińskiej marki, który rzuca mocne wyzwanie Samsungowi Flipowi i Motorola Razr. Osobiście jestem sporym fanem składanych smartfonów od Samsunga, ale w tym wypadku chyba mam nowego faworyta. Zacznijmy od podstaw. Oppo Find N2 Flip dostajemy w przepięknym pudełku. Chiński producent zauważył, jak ważne jest to pierwsze doświadczenie klienta przy odebraniu produktu. Duże i estetycznie zaprojektowane pudełko zachwyca nas jeszcze bardziej po otworzeniu. Kiedy wieko idzie do góry, wysuwa się półka z naszym telefonem i dodatkowe akcesoria. Ładowarka w zestawie zawsze cieszy, zważywszy na ekotrendy u liderów rynku smartfonów, ale kolejnym pozytywnym zaskoczeniem jest dodawane plastikowe etui, które chroni obie połówki naszego telefonu. Zanim jednak je założymy, to nacieszmy się designem naszego bohatera. Mój egzemplarz testowy jest w kolorze czarnym. Plecki telefonu są przyjemnie szorstkie w dotyku, co jest plusem, bo telefon nie ślizga się nam w dłoniach i jak sami widzicie, mimo dotykania nie zbiera odcisków palców. Inaczej ma się sprawa co do zewnętrznego ekranu, który przez swój rozmiar mocno się brudzi, gdy trzymamy telefon horyzontalnie, ale wrócimy do tego później. Ramki wykonane są z aluminium i całość wygląda naprawdę atrakcyjnie. W kwestii odporności na pył i wodę mamy IPX4, a więc nie ma odporności na pył, czy też piasek, co jest standardem w składakach ze względu na posiadanie mechanizmu składania telefonu. Natomiast co do odporności na wodę, to Find N2 Flip jest odporny jedynie na zachlapania, co stawia go w trochę gorszej pozycji od Galaxy Z Flip, który jest odporny na pełne zamoczenie. Przycisk odblokowania służy nam jako czytnik odcisku palca i działa fantastycznie szybko i ani razu się nie pomylił. To jest akurat już standard w tego typu przyciskach, natomiast ciągle nie pasuje mi jego ułożenie we wszystkich składakach wszystkich marek. W świecie idealnym byłby ulokowany na dolnej połówce, a przyciski głośności na jego obecnym miejscu. Wtedy korzystanie z nich byłoby super wygodne. Telefon waży 191 gramów i w złożonej wersji zajmuje naprawdę mało miejsca, więc zmieści się w większości kieszeni, albo na przykład panie mogą bez problemu schować go do kopertówki. Po rozłożeniu naszym oczom ukazuje się spory smartfon. Możecie porównać sobie jego wielkość z moim Galaxy S23 Ultra. Mamy więc smartfon z 6,8-calowym ekranem z proporcjami 21:9. Węższy ekran powoduje, że telefon wygodniej się trzyma, ale oglądając filmy po bokach mamy spore czarne prostokąty. W kwestii udźwiękowienia mamy głośniki stereo, które grają bardzo głośno, ale nie jest to jakość z flagowców, lecz bardziej taka mocniejsza średnia półka. W każdym razie nie czułem jakiegoś rozczarowania, a nawet dosyć przyjemnie korzystało się z ich pracy przy oglądaniu filmów czy graniu. Skupimy się teraz na ekranach. Wspomniałem już, że główny ma 6,8 cala, ale dodam jeszcze, że to AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie maksymalne to 120 Hz, a więc mamy bardzo płynne animacje. Odwzorowanie kolorów, jak to w AMOLEDach, jest bardzo dobre, a jeśli lubimy na przykład zimniejsze lub cieplejsze kolory, to możemy to ogarnąć w ustawieniach. Maksymalna jasność jest na bardzo zadowalającym poziomie, bo w trybie automatycznym to aż 1600 nitów, a więc mamy bezproblemowe odczytywanie treści w nawet słoneczne dni. Potwierdzam spostrzeżenia innych recenzentów, że tryb automatycznej jasności wymaga poprawy, bo jest zbyt czuły i ustawia jak dla mnie zbyt ciemny poziom jasności. To co z kolei bardzo mi odpowiada w tym modelu, porównując z Samsungiem, to bardzo śliska folia na wyświetlaczu, przez co wygodniej się nim operuje. Rowek w ekranie charakterystyczny dla składanych smartfonów jest ledwie wyczuwalny. Tutaj należą się ukłony w stronę inżynierów Oppo, bo przy codziennym korzystaniu z telefonu praktycznie w ogóle nie wyczuwałem wgłębienia w ekranie i po prostu o nim zapomniałem. Jak wiemy, wgłębienie spowodowane jest zawiasem i tutaj jeszcze się chwilę nad nim pochylimy. Zawias składa się z aż 100 części, więc jest to bardzo precyzyjny element naszego telefonu. Otwieranie i zamykanie klapki jest płynne i bezgłośne. Nie wiem, czy ktoś pamięta moją recenzję Motorola Razr. Tam zawias potrafił hałasować, a tutaj jest cisza.
Sam mechanizm ma wytrzymałość około 400 tysięcy złożeń i rozłożeń, więc możecie być spokojni na lata, że się nie popsuje. A jak się popsuje, to macie gwarancję. Ok, teraz wracamy do mniejszego ekranu. Jego rozdzielczość to 720x382 piksele, maksymalna jasność wynosi 900 nitów, a odświeżanie to 60 Hz. Mój kolega z pracy podzielił się ze mną swoją uwagą a propos tego ekranu i stwierdził, że jest niepotrzebnie tak duży. I z jednej strony się z nim zgadzam, bo powinien służyć do szybkiego odczytu powiadomień, sprawdzenia pogody czy kalendarza, czy odebrania połączenia. No i właśnie, tej ostatniej opcji jeszcze tu nie mamy, ale powinna się pojawić. Trzymam za to kciuki. Natomiast co do pozostałych zastosowań, to wystarczyłby mniejszy ekran, dzięki czemu mielibyśmy zaoszczędzone więcej procent baterii. Natomiast jeśli korzystamy z niego do podglądu robionego zdjęcia, to jest po prostu nieoceniony. Dzięki niemu lepiej skadrujemy zdjęcie lub nakręcimy film z własną osobą. Nie wspominając o tym, że robiąc zdjęcia właśnie w ten sposób, korzystamy z głównego aparatu, ale o efektach pogadamy później. Procesor w tym modelu to mocny MediaTek Dimensity 9000+, dedykowany flagowym smartfonom. Pamięć operacyjna wynosi 8 GB, jest to LPDDR5 z opcją rozbudowy o kolejne gigabajty wirtualnego RAMu. Pamięć wewnętrzna ma 256 GB, pamięci UFS 3.1, co jest w zupełności wystarczającą ilością, więc nie powinniście narzekać, że Oppo Find N2 Flip nie ma slotu kart pamięci microSD. Całość działa płynnie i bez zawieszek, mimo że nie są to już podzespoły najwyższej klasy. Natomiast dzięki dobrej optymalizacji systemu podczas korzystania z tego smartfona mam uczucie korzystania z flagowego modelu. Jak to bywa w składanych smartfonach, obudowa mocniej się nagrzewa przy wytężonej pracy, na przykład podczas gier. Natomiast telefon ani razu nie zrobił się nieprzyjemnie gorący, tylko bardziej ciepły, a dokładnie jego górna połówka. Bateria w tym modelu ma 4300 mAh i składa się z dwóch ogniw, po jednym w każdej połówce telefonu. Mogłoby się wydawać, że taka pojemność baterii to mało, ale porównując sobie z konkurencją, model od Oppo wychodzi z takiego porównania obronną ręką, oferując największą baterię. Przy tej pojemności SOT wynosi między 4 a 5 godzin, czyli przy intensywnym użytkowaniu pod wieczór trzeba ponownie naładować telefon. Jeśli bardziej oszczędzamy naszego Find N2 Flipa, to wystarczy podłączyć go do ładowarki przed snem albo nad ranem, kiedy szykujemy się do wyjścia i zajmuje nam to właśnie godzinę. Ładowanie odbywa się z mocą 44 W i trwa to, no właśnie, godzinę. Co ciekawe, w zestawie znajdziemy ładowarkę z wyższą mocą 67 W. A może producent chce nas przyzwyczaić do tego, że przyszła edycja nie będzie mieć ładowarki w zestawie, a będzie obsługiwać większą moc ładowania? Przechodzimy teraz do komunikacji, a więc Oppo Find N2 Flip oferuje łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G i NFC do płatności zbliżeniowych. A przechodzimy teraz do aparatów. Oppo chwali się współpracą z szwedzką firmą Hasselblad. Jeżeli Wam to nic nie mówi i raczej kojarzy się Wam ta nazwa z meblem z Ikei, to tak nie jest. Aparaty tej marki wykonały zdjęcia na Księżycu w ramach misji Apollo. A jak wpiszecie sobie w Google nazwę tej marki, to wyskoczą Wam bezlusterkowe aparaty za tam marne 40 tysięcy złotych. Ale bieda. Równie dobrze mogą je dodawać do Kinder Niespodzianki. Tak na serio, to w tym wypadku Hasselblad dostarczył soczewki do obiektywów i jak to wszystko wyszło? Wewnętrzny aparat selfie to 32-megapikselowa matryca ze światłem 2.4. W składakach wewnętrzną kamerę traktuje się bardziej jako aparat do wideopołączeń, ale w tym modelu potrafi też zrobić szczegółowe i ładne zdjęcie, również w trybie bokeh, czyli z rozmytym tłem. Jednak jeśli chcemy sobie zrobić selfiaki, to polecam tryb portretowy z głównego aparatu, który nadaje portretom artystyczny posmak dzięki odpowiednio podbitemu nasyceniu i dynamice. Jeżeli ktoś z Was posiada Huawei P30 Pro i jest w nim zakochany, tak jak i ja byłem, to widzi pewne podobieństwa w generowanym obrazie. Autorem takich portretów jest główna jednostka, czyli 50-megapikselowy obiektyw ze światłem 1.8. Zdjęcia, jakie otrzymujemy za jego pomocą w zwykłym trybie, są bardzo, ale to bardzo naturalne. Szczegółowość i kontrast są na dobrym poziomie, podobnie jak automatyczne dobieranie poziomu ekspozycji. HDR spisuje się prawidłowo, co widać zwłaszcza w słoneczne dni, które towarzyszyły mi w testach.
Na bazie tego obiektywu mamy przybliżenie cyfrowe. Przybliżenie dwukrotne i pięciokrotne są najbardziej sensownymi, natomiast od dziesięciokrotnego wzwyż zaczyna coraz bardziej spadać szczegółowość i otrzymujemy coraz gorszy obraz. Niestety główny obiektyw jest pozbawiony optycznej stabilizacji, przez co w nocy, w ciemniejszej scenerii ciężko mi było wykrzesać nieporuszone zdjęcie. Tryb nocny stara się wyciągać więcej detali z mroku, ale i tak poziom całości jest mało zadowalający. Tryb nocny potrzebuje większej ilości światła ulicznego, abyśmy mogli zdziałać coś więcej. Kolejny obiektyw jest ultraszerokokątny, ze światłem 2,2 i 8-megapikselową matrycą. Mimo względnie niskiej szczegółowości, obraz zachowuje sporo detali, natomiast są widoczne różnice w kolorystyce względem głównej jednostki. Widać problem z ustawieniem odpowiedniej jasności, przez co zdjęcia, zwłaszcza słoneczne dni, wydają się przepalone. Ten obiektyw również korzysta z trybu nocnej fotografii, ale efekty nie są zbyt zadowalające, jak sami zresztą możecie zobaczyć. W kwestii filmów nagram je maksymalnie w rozdzielczości 4K, ale z 30 klatkami na sekundę. Większy klatkarz jest dostępny w rozdzielczości Full HD. Ze względu na brak optycznej stabilizacji musimy posiłkować się elektroniczną, która całkiem nieźle walczy z drganiami podczas chodzenia, ale nieuniknione są niewielkie drgawki. Poza tym filmy są po prostu na dobrym poziomie. Ok, przechodzimy do podsumowania. Zaczynamy od zalet, a są to eleganckie premium pudełko, 67-watowa ładowarka w zestawie, podstawowe etui w gratisie, atrakcyjny wygląd i funkcjonalność składanego telefonu, dobre głośniki stereo, świetne ekrany AMOLED, szybkie, niemalże flagowe działanie telefonu, świetna praca głównego obiektywu, duża bateria w porównaniu z bezpośrednią konkurencją, uczciwa cena, tym bardziej, że przed sprzedaży klienci dostali jeszcze fajne gadżety. Link do telefonu macie jak zawsze w opisie odcinka, więc sprawdźcie sami. Teraz czas na wady, a są to tylko odporność na zachlapania, obiektyw ultraszerokokątny jest bardziej dodatkiem, kulejący tryb nocny, brak optycznej stabilizacji, która bardzo by pomogła w nocnej fotografii i przy filmach. Kochani, no i to tyle. Moim zdaniem Oppo mocno zaskoczyło swoją konkurencję. To jest naprawdę dopracowany telefon, któremu, kilka niuansów mogłoby być tutaj poprawionych, ale serio? Jeżeli chcecie składaka, to moim zdaniem ten opłaca się odrobinę bardziej od konkurencyjnego Samsunga czy od Motorola. Chyba, że bardziej Wam zależy na jeszcze lepszych zdjęciach i filmach, no to raczej wygra Flip. Ale poza tym, super telefon, polecam, link w opisie odcinka. A teraz, lajkujcie, subskrybujcie, wbijajcie na Insta. Widzimy się już wkrótce, cześć!